Okej, moi drodzy, witajcie w dość nietypowym filmie na tym kanale. Zazwyczaj nie poruszam tutaj takich tematów, ale chciałbym wyjaśnić kilka kwestii dotyczących waszej ukochanej gry The Coffin of Andy and Lady. Od naszego ostatniego spotkania 3 grudnia niewiele się zmieniło, ale udało mi się zdobyć kilka nowych, rzetelnych informacji. Czy gra umiera i została zamknięta? Absolutnie nie. Gra ma się świetnie, a twórcy nie planują ograniczać rozwoju fabuły. Więc atrakcje typu Cimci Rimci z siostrą będą nadal dostępne, a może i nawet więcej. Ile rozdziałów będzie miała gra? Gra będzie składała się z 4 rozdziałów, z czego rozdział 3 zostanie podzielony na dwie wersje. 3A i 3B, które zaoferują różne zakończenia i emocje. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych rozdziałów? Niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, twórcy zdecydowali się wydać rozdział 3 w 2 oddzielnych terminach. Wersja 3A ma pojawić się do połowy tego roku, a wersja 3B do końca 2024 roku. Dopiero potem rozpoczną pracę nad rozdziałem 4, czyli ostatnim. Problemy techniczne. 1 kwietnia otrzymaliśmy informację o problemach z limitem silnika odnośnie ilości obrazów w poszczególnych kategoriach. To prawda, RPG Maker spowolnił pracę, ale nie wpłynie to znacząco na rozwój gry. Osobiście, zważywszy na zainteresowanie, rozważałbym przeniesienie projektu na inny silnik, na przykład Godot, ale to tylko moja opinia. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy kolejny rozdział The Coffin of Andy and Lady, a tymczasem mam dla was świetną wiadomość. Moi drodzy, odpalamy nowy serwer Discord z Pukishiro. Właśnie stworzyłem dla was serwer Discord, na którym możecie komunikować się ze mną oraz innymi osobami zaangażowanymi w rozwój naszego kanału. Będziecie też mogli znaleźć towarzystwo do wspólnych gier. Jak dołączyć na serwer Discord? To bardzo proste. Wystarczy przypisać link, który wyświetla wam się w tej chwili na ekranie, bądź kliknąć w link, który jest w opisie filmu. Przeglądarka przeniesie was od razu na stronę Discorda, po czym włączy aplikację i dołączy na serwer. Bot na serwerze to mój autorski projekt, który ciągle rozwijam. Tak więc mam nadzieję, że nie sprawi żadnych kłopotów, chociaż czasem może tak być. Moi drodzy, ja się zbytnio już nie będę tutaj rozgadywał. Pamiętajcie, że jest regulamin do zaakceptowania oraz że reguły są i muszą być czytane. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Klikacie sobie oczywiście emoji, żeby sobie zalogować kolejną rolę zweryfikowane. Odpalą wam się inne kanały. Pamiętajcie, że w wyświetlaniu kanałów możecie sobie włączyć lub wyłączyć różne tutaj aspekty tych czatów, czy to gry i zabawy, czy głosowe, czy memy, aby ograniczyć spam i inne tego typu rzeczy. Dzięki, no i co? Widzimy się na Discordzie i w innych seriach. Trzymajcie się raz jeszcze, no i hej hej!